Cześć Wam tu, Tymery. Dzisiaj filmik dość późno, ponieważ jest godzina 9:30 i ja dopiero odebrałam paczkomat. I jest to konik, za który się wymieniłam za parę kosmetyków z poprzedniego filmiku. Właśnie na ten temat też chciałam powiedzieć, ale to zacznę już odpakowywać. Tak, mianowicie tam w tamtym filmie są wyłączone komentarze. No dlatego, że powstała niezła gównoburza przez to, że dodałam w ogóle, że śmiałam w ogóle dodać taki filmik, że to niehigieniczne niby, że tak się nie robi i tak dalej, i tak dalej. Ależ według mnie oczywiście, że tak się robi. Wystarczy spojrzeć, ile na Facebooku jest różnych grup odnośnie sprzedaży, wymiany używanych kosmetyków lub otwartych kosmetyków po prostu. Nie jest to nic złego. Tym bardziej, że mnie brzydzi wsadzanie palca dwa razy do jednego słoika z kremem. I robię to po prostu jednorazowym patyczkiem, więc oczywiście ja higienę pod każdym względem utrzymywałam tych przedmiotów i oczywiście zostały wszystkie przeze mnie odkażone. I te tubki, i te podajniki, tylko wiecie, te końcówki takie, więc to nie jest tak. Jeszcze gdybym była chora czy coś na coś, to mogłabym, wiecie, nie sprzedawać. Ale że jest w pełni zdrowa, no to w sumie czemu nie. I właśnie z tego względu przyszła do mnie taka paczuszka, tylko tam są dane, więc muszę to zrobić dość taktycznie. Nie wiem, jak się za to zabrać w ogóle. Już widzę, to jest tylko taka folia. Jest już późno i... Dobra, już widzę. Nieważne. Dostałam. Dzięki. Przyda mi się na jutro. Jadę z chomikami do weterynarza. Na kontrolę. No i z pierożkiem, ponieważ coś mu się dzieje. Ewidentnie. Traci włosy. Tak, wiecie, takie łyse placki mu się robią. I sierść mu w ogóle taka mniej gęsta się zrobiła, taka matowa. I właśnie nie zastanawiam się, czy to jakiś pasożyt, czy po prostu starość, na tego też jadę. A z Marvelem na kontrolę. No i tutaj w zamian za te parę kosmetyków, które były w sumie razem dużo, dużo więcej warte niż ten koń, wymieniłam się za tą klacz. Ponieważ najbardziej przypadła mi do gustu. Zawsze chciałam mieć ten model, nie wiem czemu, mimo że jakiś bardzo urodziwy nie jest. Ale tak, oto jest, o ile go otworzę. Aha, patrzcie jak tnę. Super. Tak, jest już późno. Nie wincie mnie za to. No i ogólnie ona też będzie drastikiem. Kupuję tyle koni. Aha, ciekawe kiedy je zrobię. Zapakowana jest misternie. Worki na śmieci. Dobra, jestem coraz bliżej. Coraz bliżej. Ciekawe, ile będzie jeszcze warstw na niej. Dobra. Tam teraz jest siatka chyba z żabki. Albo z jakiejś biedronki. Biedry. Tak, i może już część z Was widzi, co to jest za model. Jest to model w skali Deluxe, czyli 1 do 12. W tej skali miałam jeden model z kolekcji i był to Gear Mustang, ten izabelowaty. I szczerze nie pamiętam, ja go chyba nie malowałam. Właśnie ostatnio się zastanawiałam, co się z nim stało. Czy jak pomalowałam i sprzedałam, czy po prostu sprzedałam taki, jaki był. Nie pamiętam już tego niestety. O matko, jeszcze w środku jest owinięty sraj taśmą. Starcie tytanów przed spaniem. Julia kontra worki na śmieci, reklamówki i sraj taśmy. I taśma izolacyjna. No, a tu już widzę, że jest ostatnia warstwa. Jezus Maria. Co tu się wydarzyło?
czemu. No ogólnie jestem w trakcie kończenia koników też. Znaczy robienia bardziej niż kończenia modeli. Ale fajna. Tak, jest to klacz pełnej krwi angielskiej z kolekty. Zawsze ją chciałam mieć, ale w wersji kasztanowatej. I powiem wam, że jest fajna, naprawdę fajna, tylko że ma strasznie krótką i niewymiarową szyję, jak na konia pełnej krwi angielskiej. Ogólnie super, spójrzcie jakie ma super długie nóżki, fajna jest i ta krótka szyja, no po prostu nie pasuje. Także ja na pewno będę przerabiała jej tą szyję, jestem tego pewna. Z ogonem też coś zrobię, bo wygląda po prostu dziwnie. A z nogami jeszcze nie wiem, tak czy siak na razie muszę się nią nacieszyć, bo nigdy nawet na oczy na żywo nie widziałam tego modelu i nie jestem w stanie nic o nim powiedzieć. Będzie także seria okiem kolekcjonera o niej, na pewno dodam, bo już widzę masę błędów w tym modelu, ale także parę zalet, więc na pewno taka seria powstanie. Ktoś się mnie ostatnio pytał, czy będzie to okiem kolekcjonera o modelach Breyer SM, ale raczej mi się nie wydaje. No ale zobaczę, może. Będę musiała teraz zacząć nagrywać, bo mam zapisane dwa filmiki dopiero. Tak, jest to klacz pełnej krwi angielskiej z 2013 roku. Kurczę, jak to szybko minęło, bo dopiero pamiętam jak wchodziła do sklepów. Tak, ale ogólnie bardzo dziękuję za wymianę, Oliwii. No i na pewno konik tutaj zyska nowe życie, bo ona jest w stanie idealnym tak naprawdę. Nic jej tutaj nie brakuje, może parę przetarć na kopytach z tego co widzę póki co i na uszach, ale tak coś naprawdę super stanie jest. No i mam nadzieję, że kosmetyki się sprawdzą i że trafiłaś z kolorami w ogóle. No oby, bo u mnie to właśnie tak jak było na filmiku, żaden mi nie pasuje, także no. Także to by chyba było na tyle, ja już nie będę więcej bredzić, bo zaczynam bredzić naprawdę. Jest już późno, to dlatego. No i w takim razie dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!